panowie. Wpadłem obgadać dzisiejszy trening. No więc tak, dzisiejszy trening będzie treningiem nietypowym. Jest to takie zwieńczenie naszej wspólnej pracy, podsumowanie sezonu, który żeśmy tutaj wspólnie zrobili, tak? Było tych odcinków bodajże 7, ten już jest, będzie 8. Będzie 8, który będzie, myślę, takim najciekawszym, trochę z beką odcinkiem. Odwiedzi nas ekipa Zakup Labu, 4 potężnych klientów, którzy też tam ćwiczą dosyć ostro i biorą udział 3 dni w zawodach. Oni także sprawdzą, co żeśmy wspólnie osiągnęli, a oprócz tego zrobimy razem wspólny trening, gdzie będzie trochę bicia rekordów, może trochę jakiegoś śmiechu. Wszystko wyjdzie. No pewnie śmiech to będzie przy biciu moich rekordów. Ale bardzo fajnie, bardzo się cieszę, chętnie poznam tych gości. Pewnie będą mogli obiektywnie spojrzeć na to, co zrobiliśmy. Dokładnie. My jakby widujemy się na co dzień, ja siebie w lustrze też codziennie widzę, więc to nie jest aż takie obiektywne. No fajnie, bardzo dobrze. No zaczynajmy. Zaczynajmy. No to zdrowie. Zdrówko. Zdrówko. Z tego co wiem, to oglądałeś nasze poprzednie odcinki, więc wiesz generalnie co robiliśmy ostatnio i wiesz co nam zostało do zrobienia. Myślę, że została nam klata do zrobienia. No tak, no wiadomo, śledzę wszystkie odcinki Ćpaj Sport, sam go ćpam codziennie, jestem wręcz uzależniony od niego. Myślę, że do tej klatki piersiowej można by dorzucić biceps. Może, tak, i zrobiliśmy typowy zestaw dyskotykowy. Myślę, że polecimy na wolnych ciężarach, bo 100% faceci lubią wolne ciężary, także czeka nas ciężka robota, panie kolego. Ciężar musi być ciężki, chyba jestem gotowy, no super, super pomysł, jaram się. No to pokażę ci kilka myków, no i mam nadzieję, że to wpłynie, wiesz, trochę inaczej na ciebie, może no jeszcze patrzysz. Z tobą nie ćpałem, także tego, no, chętnie. Wszystko przed nami. Więc panowie, oto owoc naszej pracy, pobity w bólach, w pocie. Także oceniajmy, co się poprawiło, jak się poprawiło. Myślę, że tutaj mamy może inaczej, świeże spojrzenie tutaj. Ja powiem w ten sposób, że wiadomo, że szkiełko nie odzwierciedla w ogóle tego, jak realnie wyglądasz. I nawet oglądając ciebie w drugim odcinku, a teraz mamy 8 odcinek, to każdy laik powinien widzieć i wiedzieć, że ciężka praca się opłaca, bo naprawdę nabrałeś tej masy mięśniowej, masz trochę bardziej pękatą klatkę, zbudowały ci się ramiona. To już nie jest takie po prostu kurczakowe, jak było te, prawda, 1,5 roku temu. I mówię ci szczerze, że przy twoim trybie prawda, życia jesteś, wiadomo, zaganiany bardzo. Jednak trzymając odpowiednie jedzenie, zrobiłeś w porządku progres. Trochę ci te dziary przeszkadzają, ale jakbyśmy kupili dobry bronzer, to można by to, wiesz, dobrze pomalować, no i może jakieś debiuty w przyszłym roku. Dobra, Bartek, ty co myślisz? No ja myślę, że generalnie to, co chcieliśmy w tym cyklu zrobić, co zrobiliśmy, czyli poprawiliśmy troszeczkę klatę, bo ta klata generalnie najbardziej nam odstawała. Ruszyły się barki, no i generalnie jeszcze plec trzeba poprawić, ale wszystko jeszcze przed nami, bo jeszcze będziemy długo pracować nad tym. Nie da się wszystkiego zrobić w tak krótkim czasie i tak osiągnęliśmy bardzo dużo rzeczy. Grzesiu, a ty co myślisz, bo wszyscy tak jadą górę, a wy razem robiliście nogi. Myślę, że tutaj też był całkiem fajny taki progres. No i zresztą to chyba jest dosyć widoczne. Myślę, że nogi to najbardziej poprawiło ze wszystkich partii. Faktycznie z tymi nogami to był największy problem, one były cienkie jak patyczki. Dzisiaj myślę, że nie muszę się wstydzić zakładania krótkich spodenek czy kąpielówek na plaży. W ogóle chciałem podziękować wam bardzo za pomoc i wsparcie, bo to była świetna przygoda. Dobrze się bawię i dobrze się czuję trenując z waszą pomocą. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy to kontynuować, bo jeszcze trochę do zrobienia jest. No i co? No i tyle. No. Wspaniale. Dziękuję bardzo panowie. Siemanko. Jednym strzałem wyłamuję zamek z buta wjeżdżam.
zaczynamy jak zwykle rozgrzeweczką, żeby spokojnie przejść do ciężkich prac. Tak, tak. Dobrze, tutaj mówi sobota, bo trzeba troszeczkę dać rozgrzać się układowi stawowo-kostnemu. Poczuć, że to tętno zaczyna po prostu bić, że łapiemy lekką temperaturę, bo zawsze musi być zachowana ta rozgrzewka ogólna. Potem sobie przejdziemy do specyficznej rozgrzewki. Ci rozgrzejemy stawy, które będą pracowały przy treningu klatki piersiowej. No i cóż, 10 minut orbitreku, schodzimy piętro niżej i robimy klatę. Chłopcie, są tak. Pod siebie. Tak, bo wtedy tylko i wyłącznie ten trasy klatę. Jakbyś miał tak, to już angażujesz tu bary. No. Tak wyciskają trójboiści. 4, 5, zwolnij, 6, powolnie. I góra mocna. I wydech. Okay. Poczuj to rozciąganie raz. 9. No i wystarczy. Dobra, ostatnie dwa. Twoje jest. A ja to postawię. Robimy wyciskanie gilotynowe po to, żeby maksymalnie dokrwić klatkę i jakby działać w pełnym zakresie ruchu mięśni piersiowych. Po to, by przygotować się do serii roboczych, bo zobaczymy, czy właśnie sobota nie podejmie się tej próby na jakichś poważniejszych ciężarach. Zobaczymy, jak to pójdzie z ciężarem 100 kg. Dlatego robiliśmy tą gilotynę, żeby przygotować i łokcie, i klatkę piersiową, bardzo dobrze ją rozciągnąć, ją dokrwić, poczuć i być gotowym bez ryzyka kontuzji, żeby zrobić tam jakiś poważny ból. Na pewno takim chwycie? Zawsze tak wyciskasz? Tak. Dobra, na trzy, dobra? Gotowy? Raz, dwa, trzy. Hop. Okay. Dawaj. Góra! No pierwszy raz w ogóle podjąłem się sprawdzenia, ile mogę wycisnąć. Stówka tam w miarę poszła. Zobaczymy, czy damy dalej jeszcze radę. No, Kornel jest wyciskaczem takim zawodowym i zupełnie inaczej prowadzi ruch. Wiadomo, opiera, są trzy punkty podparcia, nogi, tyłek, łopatki i tutaj pracują głównie barki, mięsień piersiowy i bardzo mocno triceps. Zupełnie inaczej prowadzona jest trajektoria ruchu. No zobaczymy, kto jest najsilniejszym raperem w Rzeczpospolitej. No, skoncentruj się. Już nie jesteś. Na trzy. Raz, dwa. Paszport ma. Moje. Kurwa! Uciekł ruch. Zobaczcie, się dzisiaj nie udało wycisnąć swojego rekordu. Ale w takim razie będziemy nad tym pracować. Mamy nowy, bieżący cel. Wyciskanie na ławce płaskiej. Naszym celem będzie teraz 140 kg. Zaczęliśmy pierwsze ćwiczenie, czyli wyciskanie na ławce płaskiej. Zaczęliśmy od serii rozgrzewkowych gilotyny, potem zrobiliśmy dwie serie robocze gilotynki, czyli opuszczania do szyi, żeby mocno rozciągnąć klatkę piersiową. Potem Sobuś próbował wycisnąć swój rekord, natomiast nie udało się, to będziemy pracować nad tym w następnym sezonie treningowym. Teraz przejdziemy do ćwiczenia drugiego, czyli wyciskanie ławce skośnej, również na klatkę piersiową. Ja dzisiaj w drodze wyjątku robię plecy, mimo to, że są z tyłu i normalnie bym tego nie robił, ale robimy ciągi na siłę,
będzie elegancko. Zobaczcie, jak to się wszystko dzieje. No to zrobiliśmy serię rozgrzewkową na ławce skocznej. Przechodzimy do pierwszej serii roboczej. Na pierwszą serię roboczą weźmiemy 26 kg. Zrobimy 12 powtórzeń. Będziemy bardzo kontrolować fazę negatywną, czyli opuszczanie sztangielek. Fazę pozytywną wykonujemy na jedno tempo, fazę negatywną na 3 tempa. Przy dopięciu i kontroli oddechu. Zapierdzielę. Spokojny ruch. Spokojnie w dół, dopnij, przytrzymaj. I łącz sztangielek z sobą. Spokojnie w dół, wolniej w dół. Kolejne ćwiczenie, trzecie będą rozpiętki na ławce skośnej, czyli nadal skupiamy się na górnej części tej mięśnia podobojczykowego. Skupimy się na tym, żeby pracował jak najbardziej mięsień piersiowy, a mniej jakby barki. Z tego co wcześniej powiedziałeś, zawsze robiłeś nadgarstki na zewnątrz. Ja po prostu proponuję, żeby dzisiaj troszeczkę inaczej popracował. Starał się, żeby nadgarstki były lekko do wewnątrz. Tak. To spowoduje, że cały mięsień piersiowy będzie mocniej pracował, a mniej barki. Czyli mniej będziesz czuł same barki, a czyli bardziej... Czyli czuł, jak się rozciąga po prostu klatka piersiowa. Stara się zawsze maksymalnie wypchnąć klatkę, nie? Ściągnij upadki i połóż na upadkach. Zobaczysz, o wiele bardziej będziesz od razu na starcie tą klatkę piersiową. Maksymalnie klatka wypięta. Okej, okay, spinasz. Lekko do wewnątrz nadgarstki. I zepnij teraz maksymalnie. Rozciągasz powoli. Spinasz maksymalnie w tym momencie. Dobrze tymi nadgarstkami? Bardzo dobrze, lekko tutaj do wewnątrz. Spinasz, dokładnie. Rozciągasz ją i maksymalnie spinasz. Pamiętajcie o tym, że maksymalnie w górze spinasz klatkę. Nie luzować nigdy. Kończymy trening klatki, to jest ostatnie ćwiczenie na klatkę. To ćwiczenie ma za zadanie rozciągnąć tamtą klatkę piersiową do końca. Pomimo tego, że zrobiliśmy przed chwilą rozpiętki, czyli klasyczne ćwiczenie na rozciąganie klatki, to tutaj jeszcze do końca rozciągniemy tą klatkę i ją dopompujemy po prostu. Cześć. Będziemy robić pompki na poręczach z obciążeniem własnego ciała. Czyli robimy wszystkie trzy serie, które będziemy robić do upadku mięśniowego. Czyli aż nie będziesz mógł... robię, aż kurwa przestaje oddychać. Aż nie będziesz mógł wykonać ani jednego powtórzenia. Ta maszyna ma kilka możliwości ustawień. My na podstawie prób i błędów ustawiamy sobie rączki dość nietypowo, czyli w średnim rozstawie. To nam pozwoli wyizolować tę klatkę odpowiednio, ani nie będzie za szeroko, bo nie będziesz się skupić na tej klatce, ani za wąsko, żeby nie włączał nam się za często triceps do pracy. Dobrze. Najważniejszą zasadą w tym ćwiczeniu jest to, żeby starał się trzymać w miarę poziom, czyli nie robił tego ćwiczenia w pionie, ponieważ wtedy triceps będzie przyjmował główną pracę w tym ćwiczeniu. Pochylał się do przodu i najlepiej, żebyś odchylał obroty do przodu, czyli patrzył się do przodu, żeby jeszcze ta klatka była mocniej rozciągnięta. Dobra. No to lecimy. Zaczynam, tak? To się nie przekręci? Nie, to się nie przekręci. Chcę złapać tak, żeby to było poziomo. To się nie przekręci. Jedziemy. Patrzysz się do przodu, pochylasz się, angażuj klatkę. Łok się na zewnątrz. Łok się na zewnątrz, żeby nie włączał nam się triceps do pracy. I z klatki wszystko. Wydech mocny. Mocny wdech, mocny wydech. Faza negatywna powoli. Opuszczaj się powoli i do góry. Powoli i do góry. Piny łokcie, żeby się nie zjeżdżało do środka. Ustaw sobie nadgarstki tak, żeby były trochę lekko przekręcone, gdy te łokcie będą lepiej się trzymać na zewnątrz. My nie ćwiczymy fit, tylko na 100%. Jest armada, ładnie. Dla mnie to kolejna nowość, tak jak przy wyciskaniu gilotynowym. Robiłem to pierwszy raz. Tutaj unoszenie przedramion z łokciami. Nie wypinaj tak brzucha do przodu, ściągnij ścianę brzucha do tyłu, żeby brzuch był napięty. Łokcie ściągnięte do tyłu, jak mówi Dymek, brzuch wciągnięty, napięty.
i jedziemy. No co mam powiedzieć? Widać moje paroletnie trenowanie do kilkudziesięciu lat trenowania. No ale co, przynajmniej jest jakiś cel do osiągnięcia, który widzę przed sobą. Nie jest on realny na dzień dzisiejszy, ale myślę, że w jakiejś dalszej przyszłości osiągniemy. Panie po brzuchu tam jest. Ważne jest to, żebyś nie podciągał pachy, nie? Czyli bardziej luźno, który luźno. Klatka wypięta, łopatki ściągnięte. Wdech, brzuch napięty. Łokcie blisko ciała, za plecami. Podciągacie sztangę po brzuchu, tylko do maksymalnego ugięcia w stawach łokciowych. Przypinacie maksymalnie, napinając bicepsy. Powoli opuszczacie, rozciągając bicepsy. Do góry, w dół. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Trzymacie barki w jednej linii, kaptury rozluźnione. Robicie od 8 do 12 powtórzeń, maksymalnie napinając biceps. Podciągacie sztangę po brzuchu, tak jakbyście prali na waszej tarce. Zobaczcie, tutaj wykonaliśmy to ćwiczenie znowu w inny sposób, unosząc lekko łokcie do przodu. Dzięki temu znowu głowa długa bicepsa pracowała mocniej, ponieważ ścięgno jest zaczepione na łopatce. Jeżeli chcecie przepracować cały biceps równomiernie, musicie lekko unosić zawsze łokieć do góry. Tylko ruch nie idzie z barku, tylko wykonujemy go lekko poprzez uniesienie łokcia. W tym momencie przetrenowaliśmy obydwie głowy bicepsa równie mocno, więc trening można nazwać się do udanych. Ostatni trening na biceps, ostatnie ćwiczenie właściwie. Jesteśmy naprawdę zmęczeni próbowaniem bicia rekordów oraz całym treningiem klatki. To było naprawdę męczące, więc już tutaj zakończamy powoli. Robimy unoszenie przedramion młotkowo do wewnątrz i przemiennie, tak żeby skupić się osobno na każdej ręce, żeby dokładnie się skoncentrować, dopompować te bicepsy i móc z czystym sumieniem wyjść na miacho. Teraz oczywiście musi być posiłek potreningowy, dzisiaj niekoniecznie dietetyczny, ponieważ dzisiaj mamy dzień odstęp od wszystkiego. Nagroda się należy. Nagroda się należy. Jak tam w ogóle było na treningu, powiedz sobota, powiedz. Trening był jak zwykle bardzo ciężki, tam poznałem nowe techniki i nowe ćwiczenia na klatkę piersiową. Chłopaki bardzo pilnowali tego. No i co, próbowaliśmy, wiesz, sprawdzić, ile jestem w stanie tam najwięcej wycisnąć, jakieś mini bicie rekordów. No niestety tam doszliśmy do paczki 20, której na końcu nie wydźwigłem, gdzieś zabrakło kilka centymetrów, ale myślę, że to jest do zrobienia i pracujemy nad tym jeszcze. No co, w ogóle podsumowując całość, wiesz, przychodząc do was na początku, chciałem tylko, wiesz, dojść do ładu ze swoim ciałem i organizmem. Bo po prostu, wiesz, czułem się już, że doprowadziłem się do momentu, gdzie wszystko jest posklejane na słowo honoru, gumę do życia i taśmę klejącą. Dzisiaj jestem w stanie przelecieć cały koncert i jeszcze po tym koncercie zostać na godzinę półtorej z ludźmi, robić sobie zdjęcia, wiesz, nie potrzebuję od razu kłaść się na podłodze i nie dopada mnie telepawka, więc to jest wielki sukces. Jakby z wyglądu swojego ciała jestem mega zadowolony, nie spodziewałem się, że jeszcze jestem w stanie coś takiego osiągnąć. No co, popracujemy teraz nad siłą, no bo wiadomo, jak każdy facet chciałbym jednak poczuć się silny.
No i jeszcze porobimy na to. Mam nadzieję, że właśnie mogę liczyć na wasze wsparcie cały czas. Chciałbym podziękować tu właśnie ekipie Olimpu i ekipie Active Labu za wsparcie. Popracujemy jeszcze razem na pewno. Dziękuję. Co tobie, Przemo, najbardziej w pamięć zapadło z naszych odcinków, z naszych Być Paisport? Wiesz co, mnie to tak najbardziej zapadło w pamięci, jak ugotowaliśmy tego kurczaka z Jawim, tak? I tam wysypaliście niby trochę tej papryki. Tak powiem, nie żałowaliście papryki? Nie. Przesypaliśmy. To była ostra, niełagodna ta papryka, wiesz. Nie wiem, jakby to żeście zjedli. Tak coś, źle z papryką? Dobrze. Ja wam dałem taki lekki sygnał, że to lekko jest pikantne. Dobra, starczy tego jedzenia? Ale poszło. No ja akurat lubię ostre, tak żeśmy tak nie przeszkadzało. Poza tym byłem już napeklowany, wiesz, tym plackiem całym. Także jakoś to przeszło. Wiecie co, a propos właśnie wspominania tych odcinków, to mi zapadło bardzo mocno w pamięć to, jak byłeś u ortopedy, tak? Mm-hmm. Bo uważam, że właśnie dużo osób nie pamięta o tym, że trzeba patrzeć na to swoje ciało nie tylko, prawda, od zewnątrz, tylko warto sprawdzić, jaką mamy, prawda, patologię, czy jej nie mamy. Mam nadzieję, że panie będą to oglądać i że przyjdą do was po prostu po pomoc. Zawsze robię to z przyjemnością. Zapraszam i panie, i ciebie, jakbyś miał problemy. Dziękuję. Wpadnę z całą rodziną się przebadać. Już czuję różnicę. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo. A tobie który odcinek? No mi zawsze w pamięć zapada najbardziej to, co mnie wkurwia i po prostu mieliśmy ten moment, kiedy ja miałem okazję zabrać was do mojej roboty i tego, jak wygląda to od strony za sceną. I pamiętam, że tam nakręciliśmy dość sporo materiału. Było dużo. Dużo było, a jakby padł dysk i po prostu największa część z niego przepadła. No, dzisiaj to wspominam bardzo z humorem, ale wtedy pamiętam, że po prostu wybuchł mi łeb. Nie tylko tobie. To ja. Prawie widziałem krew na ścianach. A tydzień temu nie poszło. Ta moja praca, cały czas oni mi pokazują swoją pracę. Jak to robią, ja w to wchodzę. Dziś zabrałem ich ze sobą. Paisport to znaczy chwilę kupił. Super, jesteś w hotelu już? Ale kurwa, w którą stronę zamykasz? Nie, nie wychodzę zaraz już, nie? Ty raczej nie pijący, nie? No nie, jedyne co piję to piwo, nie? Przechodzi? Kurwa, zajebiste. Tak powiem, nie żałowaliście papryki? Nie. No nie. Ale co, źle z papryką? Dobrze. Dobra, starczy tego jedzenia? No soli za mało, kurwa. Ale gdzie ja mam kurwa usiąść? No tu weź. Ja nie, ja już właśnie pierdoliłem przecież całego kurwa naleśnika. Tak po tym. Stary mi nie uwierzy. Po wcześniejszym tam jakichś załatwionych sprawach w NFZ-cie i wszystko tutaj może sobie to zrobić, nie wydając jakiejś nie wiadomo bagatelki. Nieletnim organizmem. Co za udany trening, nie? Gotowy. No dobra panowie, smakowało? To zostaje kwestia garów. Ja muszę lecieć, na razie.